Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Przepraszam, jeśli będę mrużyć oczy albo będę dziwnie wyglądać, ale świeci mi słońce centralnie na oczy. Dziś pomówimy sobie o cofaniach, w czym pomagają cofania, jak powinny wyglądać. No, generalnie omówimy sobie istotę cofania. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Cofanie odbywa się w jednym chodzie, jakim jest stęp. Niestety nie ma czegoś takiego jak cofanie w kłusie albo cofanie w galopie, choć myślę, że wyglądałoby to dosyć efektownie. Cofamy konia w linii prostej. Staramy się nie cofać po łuku, no ale jeżeli już musimy i wjeżdżamy na łuk, no to trzeba cofnąć na łuku. Podczas cofania koń może schodzić nam z głową i to jest dobry znak, ale może też się chować za wędzidło, co jest złym znakiem i należy go wtedy wytrącić z tego stanu. A po co cofamy? Cofamy głównie dla korekty, cofamy dla urozmaicenia treningu. Jak wygląda cofanie dla korekty? Już wam mówię. Cofnięcie konia dla korekty to jest po prostu, wygląda to w taki sposób. Jeżeli koń robi coś nie tak, jakbyśmy tego chcieli, głównnie w ujeżdżeniu, ale też zdarza się to w skokach, na przykład nie odpowiada nam na półparadę, nie odpowiada nam na łydkę, albo przedłuża się odpowiadanie, to wtedy zatrzymujemy konia i szybko zaczynamy cofać. Nie może się też to przedłużyć, bo koń nie zrozumie. To jest timing, ale to jest zupełnie inny temat, na którym nie będziemy tutaj mówić. Więc po prostu zatrzymujemy, cofamy. Cofamy, dopóki koń nie ulegnie, nie odpuści w potylicy, czyli po prostu nie obniży głowy. To oznacza, że po prostu uległ nam i możemy ponowić ćwiczenie. I wtedy po cofnięciu od razu staramy się ponowić ćwiczenie. Czyli na przykład jeśli robimy ustępowanie, koń nam nie odpowie na półparadę, to zatrzymujemy, cofamy. Po czym kiedy on ulegnie, to od razu jedziemy krok z tempa i od razu robimy ustępowanie dalej. Jakie mogą się pojawić problemy podczas cofania i korekty w cofaniu? Może pojawić się coś takiego, że się spóźnimy z korektą i koń zwyczajnie nie zrozumie, dlaczego cofa i po prostu uzna to jako o, ćwiczenie kolejne, spoko. Więc musimy mieć wyczucie i w odpowiednim czasie zastosować to cofnięcie. Ja cofanie bardzo często stosuję w treningu, praktycznie na każdym treningu przydaje mi się cofanie, no chyba, że koń idzie jak miód, no to wtedy nie muszę cofać. Ale właśnie korekta poprzez cofnięcie to jest główna korekta, którą stosujemy w treningu z naszymi końmi. Myślę, że jest najmniej inwazyjna, oczywiście angażuje bardzo zad konia, ale nie wiem, czy to nie jest wręcz na plus. Cofnięcie oczywiście niektóre konie wykonują chętniej, niektóre mniej chętnie, trzeba je tego nauczyć. Jeżeli nasz koń reaguje na przykład dębowaniem albo jakąś brzydką reakcją na cofanie i po prostu jest strasznie oporny w cofaniu, no niektóre konie tak po prostu mają i myślę, że nie można ich tym cofaniem katować i trzeba inną korektę wynaleźć. Ale jestem jak najbardziej za tym, żeby każdego konia cofania nauczyć, bo jest to przydatna umiejętność. Przydaje się praktycznie na każdej płaszczyźnie w ujeżdżeniu, w skokach. Po prostu jest pomocne w jeździe, w treningu. Z Solarem bardzo często stosuję cofanie, jeżeli on ma takie coś, że się zawiesza w pewnym momencie, to wtedy cofamy, dopóki nie odpuści, nie ulegnie i jedziemy znowu. I on naprawdę słucha, więc myślę, że to jest dobry tip. Mam nadzieję, że na filmach będzie to widać. Myślę, że są tam jakieś niedociągnięcia, bo wiadomo, nie zawsze w pracy z końmi jest idealnie, ale jest to taki poglądowy filmik, wizualizacja.
Mam nadzieję, że zrozumiecie troszeczkę, dlaczego cofam. Będę robić filmik o moim rozprężeniu z solarem i na pewno tam cofanie zawrę, ponieważ prosiliście mnie o nagranie, jak ja rozprężam tego konia. Po prostu ciekawi. Dobra, nagram. Też będzie na pewno z cofaniem, więc jeszcze cofanie nieraz się pojawi tutaj na filmikach. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że objaśniłam Wam troszeczkę, dlaczego cofam i że cofanie jest spoko. No i ja się z Wami żegnam, buziaczki.